Z ministrem Antonim Macierewiczem spotykamy się w Waszyngtonie po rozmowach w Pentagonie z sekretarzem obrony Jamesem Mattisem. Panie ministrze, jakie to uczucie usłyszeć polski hymn na schodach Pentagonu i być witanym z takimi honorami? Rzeczywiście niezwykłe. A można powiedzieć, jakie to uczucie śpiewać polski hymn w towarzystwie sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych, a potem podziwiać, jak on oddaje hołd swojemu hymnowi a i swoim symbolom narodowym. Bardzo, bardzo przejmujące uczucie i fantastyczne, powiedziałbym po prostu, dlatego że jest ono zsynchronizowane, zbiega się z tą sytuacją, którą najlepiej ujął pan prezydent Trump 3 dni temu, mówiąc, że Polska obok Wielkiej Brytanii, Francja została jeszcze wymieniona, to jest ten kraj europejski, który dzisiaj najbardziej w pełni oddaje wartości Zachodu i skutecznie broni niepodległości całej Europy. Od prezydentury Donalda Trumpa wchodzimy w zupełnie nowy etap historii, a to spotkanie było małym przyczynkiem do tego właśnie nowego etapu historii. No właśnie, to spotkanie zaplanowane na 45 minut pierwotnie mocno się przedłużyło, praktycznie prawie 1,5 godziny panowie rozmawialiście. Powiedział pan, że było to bardzo owocne spotkanie, bardzo dobre rozmowy. Proszę powiedzieć, czego dotyczyły i jakie konkretne ustalenia zapadły? Proszę państwa, to były rozmowy, które miały na celu przegląd całości stosunków polsko-amerykańskich w sferze obrony, w sferze współpracy wojskowej. W związku z tym dotyczyły zarówno analizy tego, jak wyglądają zagrożenia dzisiaj, na ile one uległy zmianie, a gdzie wymagają wspólnego działania, gdzie już niektóre rzeczy zostały dokonane, ale dotyczyły także konieczności wzmocnienia niektórych kierunków i współpracy gospodarczej przemysłów zbrojeniowych. Głównie rzeczy dotyczy nabycia przez Polskę 2 najważniejszych systemów, które w Polsce nazywa się HOMAR, rakiet dalekiego zasięgu, i systemów Patriot, czyli antyrakietowego systemu. Panie ministrze, czy jest szansa na to, że konkretne ustalenia i konkretne umowy zostaną podpisane jeszcze w tym roku? Proszę państwa, tak zostało ustalone między nami w memorandum, które podpisaliśmy na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku. Pan sekretarz Mattis potwierdził stanowisko Stanów Zjednoczonych, że ze strony Stanów Zjednoczonych wszystkie zapowiedzi, które tam były w formie wstępnej wyrażone, zostaną dotrzymane, nie będzie żadnych zmian, a Stany Zjednoczone będą realizowały ten program, a ten program zakładał, tak jest stwierdzone w tym memorandum, że w tym roku jeszcze decyzje w obu tych sprawach zostaną podjęte. Z naszej strony wszystko jest przygotowane, my jesteśmy do tego gotowi. Oczywiście będę chciał jeszcze uściślić niektóre kwestie w rozmowach jutrzejszych z kierownictwami tych firm, które realizują, bo chociaż naszym partnerem jest rząd Stanów Zjednoczonych, to rząd Stanów Zjednoczonych z kolei zamawia w tych firmach, w Raytheonie, w Lockheed Martinie, niezbędne produkty. Z kolei te firmy negocjują z Polską Grupą Zbrojeniową kwestię offsetu, więc to jest dosyć złożona struktura i nie chciałbym rozstrzygać przed tymi rozmowami terminu, czy to będzie 31 grudzień, czy 1 styczeń, ale generalnie rzecz biorąc jestem przekonany, że te terminy zostaną dotrzymane. Zapadła, panie ministrze, decyzja o powstaniu specjalnej grupy roboczej polsko-amerykańskiej. Proszę powiedzieć, co to za grupa i jakie są jej zadania?
Myślę, że to nie warte jest takiego bardzo szczegółowego omawiania. Rzecz dotyczy współdziałania naszego przy uściślaniu planów obronnych, pewnego typu działań w ramach mniejszych, a wyspecjalizowanych jednostek. Jest takim z jednej strony owocem też długotrwałej pracy, bo kilka miesięcy już przygotowania do tego trwają, a z drugiej strony szansą na to, że nasze wojska amerykańskie stacjonujące w Polsce i nasze wojska operacyjne przede wszystkim będą zdolne do bliższego współdziałania w razie niebezpieczeństwa. To także konsekwencja tego, co się działo w ramach ćwiczeń Zapad 17 na wszystkich, myślę, członkach NATO. Skala i agresywność tych ćwiczeń zrobiły duże wrażenie i uświadomiły nam wszystkim, że musimy bardziej koordynować nasze wysiłki. Owocem tego jest właśnie decyzja, o której pani przed chwilą powiedziała. Wspomniał pan, panie ministrze, i mówił pan o tym w Pentagonie, o wzmocnieniu amerykańskim, o wzmocnieniu Stanów Zjednoczonych, obecności amerykańskiej w Polsce. Proszę powiedzieć, na czym to wzmocnienie powinno polegać? No cóż, myślimy o dwóch kwestiach przede wszystkim i one są w trakcie przygotowywania. Po pierwsze, to są przygotowywane miejsca, gdzie będą sytuowane bazy sprzętu amerykańskiego i to jest kwestia, która zostanie zrealizowana najpóźniej w przyszłym roku. Mająca olbrzymie znaczenie, dlatego bo dzięki temu w razie zagrożeń będzie można uzupełnić siły Stanów Zjednoczonych, przerzucając wyłącznie żołnierzy bez ciężkiego sprzętu, bez całej tej logistyki, która wymaga dużo większego wysiłku, jednostek, transportu, etc., etc. I to jest jeden element. Drugi element, też niesłychanie istotny, jest związany z uzupełnianiem tych jednostek w ramach kontyngentu ABCT, który już w Polsce jest i który się będzie powiększał w najbliższym czasie w związku z przeniesieniem komponentu dowództwa z Niemiec do Polski. Tam pewne uzupełnienia będą realizowane. Myślę zresztą, że tutaj lokalizacje, które Polska wskazała i szybkość skutecznego z naszej strony przygotowania miejsc, w których żołnierze amerykańscy stacjonują, odegrało bardzo istotną rolę, więc wielka zasługa Sztabu Generalnego, Dowództwa Generalnego i tych wszystkich, którzy pracują przy sprawach logistycznych. Jak pan, panie ministrze, oceniłby stan polsko-amerykańskich relacji w tej chwili i na ile Polska może czuć się bezpieczna, biorąc pod uwagę zagrożenie chociażby ze strony Rosji? Proszę Państwa, no musimy sobie zdać sprawę z tego, że nasze wysiłki, choć imponujące, zwiększenia i wzmocnienia naszej armii, przypominam, że dzisiaj de facto dysponujemy już armią liczącą wszystkich razem żołnierzy, licząc ponad 120 tysięcy. To jest olbrzymi, skokowy wzrost w stosunku do sytuacji, której byliśmy, gdy obejmowaliśmy władzę w jesienią 2015 roku. Także jeżeli chodzi o wysiłki, które się zmaterializowały w zwiększeniu finansowania armii, zwiększenia finansowania wszystkich tych wysiłków stworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, wszystkich tych wysiłków organizacyjnych, finansowych i ludzkich, aby oraz sprzętu nowoczesnego, jak kraby na przykład, aby rzeczywiście odegrać istotną rolę, wymagają jeszcze trochę czasu. My wyznaczyliśmy bardzo ambitny cel polskiej armii, taki, by była ona zdolna realizować zapisany w Konstytucji obowiązek skutecznej samodzielnej zdolności obrony kraju przed jakąkolwiek agresją. I
Nasz plan zakłada, że taka zdolność zostanie przez Polskę osiągnięta w ciągu 10 lat. Do tego czasu skuteczność naszej obrony w olbrzymim stopniu zależy od współdziałania z sojusznikami, od współdziałania z NATO i przede wszystkim, jeżeli chodzi o gotowość do walki, skuteczność działania, determinacja i zasięg rzeczywistej siły od rządu Stanów Zjednoczonych i Armii Stanów Zjednoczonych, która stacjonuje w Polsce w sile kilku tysięcy żołnierzy i której przedłużenie jest tak ważnym elementem naszych zabiegów i naszej polityki. Wydaje się, że skutecznie zrealizowanej. Więc jeżeli mnie pani pyta, czy dzisiaj możemy się czuć bezpieczni, odpowiedź brzmi tak. Dzisiaj dzięki szczytowi NATO, dzięki polityce sytuowania w Polsce armii amerykańskiej i żołnierzy NATO, Polska może czuć się bezpieczna, ale prawdziwe bezpieczeństwo będzie mogło zostać osiągnięte wtedy, gdy powiemy o tym, że to nasi żołnierze gwarantują nam to bezpieczeństwo, a sojusznicy są bardzo mile widzianym wsparciem dla tego bezpieczeństwa gwarantowanego przez polskich żołnierzy. Panie ministrze, zaprosił pan generała Mattisa do Polski. Rozumiem, że to zaproszenie zostało przyjęte. Kiedy możemy spodziewać się w takim razie wizyty sekretarza obrony w Polsce? A muszę powiedzieć, że do teraz mam w oczach uśmiech generała Mattisa, jak mu powiedziałem, jak bardzo żołnierze polscy, ale także żołnierze amerykańscy stacjonujący w Polsce oczekują tej wizyty, bo tak rzeczywiście jest. Oni o tym wielokrotnie mówili. Był zachwycony tym przybliżeniem tego momentu, więc myślę, że względnie szybko termin nie został jeszcze wyznaczony. On zależy w olbrzymim stopniu od przebiegu wydarzeń międzynarodowych. Wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, jak napięta jest sytuacja wymagająca ciągłej aktywności pana generała Mattisa na różnych obszarach, tak bym powiedział, od dyplomacji po obecność na miejscu, gdzie stacjonują żołnierze amerykańscy, także na Dalekim Wschodzie. My jesteśmy skoncentrowani na wydarzeniach na flance wschodniej i to jest absolutnie naturalne, bo to jest przede wszystkim nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Europy, ale bezpieczeństwo Polski. No ale jest też naturalne, że Stany Zjednoczone są bardzo teraz skupione na tym, co dzieje się w północnej Korei, więc sądzę, że na początku przyszłego roku czy w połowie przyszłego roku do takiej wizyty z pewnością dojdzie. Panie ministrze, pięknie dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję a pani bardzo, dziękuję wszystkim państwu i chcę podziękować za pani wspaniałą pracę w czasie tej wizyty, dlatego że to dzięki pani, że tak powiem, uporowi się udało tak dobrze relacjonować tę wizytę, która ma znaczenie dla polskich sił zbrojnych naprawdę wielkie. Pięknie dziękuję. Moim państwa gościem był minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.